Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym paladynie na nowym serwerze pierwszym europejskim. No i myślę, że naprawdę dzisiaj zrobimy mocny docisk lochów. To był mój błąd, którego tak naprawdę poniekąd żałuję, ale nie do końca, bo to była moja decyzja. Mianowicie mamy tu naprawdę ogromne procenty na lochy i ja te lochy powinienem zrobić już w tamtym tygodniu przed eventem Expa. Mieliśmy teraz event Expa, no i oczywiście wiadomo, na wyższym levelu powinienem robić tą mawkę, żeby jeszcze tego expa więcej wycisnąć. No ale w tamtym tygodniu nie miałem za dużo czasu, zresztą pewnie sami zauważyliście, pojawił się tylko jeden odcinek na kanale, streamków też nie było za dużo, no i po prostu nie chciałem tego robić bez was, nie chciałem tego robić tak jakby wiecie, poza odcinkiem. Jednak teraz mi się troszeczkę zmieniło od jakiegoś czasu, że jakieś tam moje ambicje co do postaci, powiedzmy prywatne, stawiam sobie niżej aniżeli content, więc no musiałem poczekać, trochę na tym straciłem, ale trudno, dzisiaj zrobimy sobie fajny odcineczek. Bardzo dużo się tutaj wydarzyło na tym koncie w tamtym tygodniu, no i oczywiście o wszystkim wam zaraz opowiem. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Wiem, że mówię to co odcinek, a wy i tak zapominacie, także pod tym odcinkiem niech każdy po prostu, kto może, to kliknie tego kciuka, tak jak mówię, będzie mi bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie na tym serwerze pierwszym europejskim, o ile gracie, bo widziałem, że topka poszła naprawdę bardzo mocno do przodu. Coś tam zerkałem nie jakoś bardzo, oczywiście dzisiaj w odcinku przejrzymy sobie tą topkę, ale to może później, natomiast no widziałem, że masa osób przycisnęła bardzo mocno, no i musimy gonić tak czy inaczej, także tak to po prostu wygląda. Dobra, myślę, że możemy powolutku zaczynać, już tutaj SF Toolsa mam odpalonego, wszystko mi działa. Co tu się ciekawego pozmieniało, jeżeli chodzi o paladyna, bo troszkę tego było. Jeżeli chodzi o aurę, to w ogóle możemy już dzisiaj coś wrzucić. Tu jakieś tam itemki z tego ostatniego eventu z zadaniami, w sensie epiki z zadań, tam za pierwszy pasek i za trzeci. Mamy plus 26, trochę pancerza na plus, ale to nie jest jakiś giga duży boost, także spoko. Możemy tutaj od razu aurę siódemeczkę na odcinku sobie wbić. Dobra, rękawice będą w razie czego do tam ewentualnej wiedźmy. No i dobra, przede wszystkim zarządca areny. Powiem wam tak, jest giga pech posiadany. Ponarzekam trochę na początku, żeby już to z siebie powiedzmy wyrzucić i żeby już potem nie narzekać. Pech jest posiadany ogromny. Brakowało mi tutaj 6 ulepszeń jeszcze, więc bardzo dużo. No i chyba 6 albo 7 kupców z rzędu leciały mi same skipy. Pomimo braku 6 ulepszeń, rozumiem jakby wiecie, brakowało mi jedno ulepszenie, tam dwa. No to wtedy faktycznie szansa na te ulepszenia jest dość niska, no a na skipy jest duża, więc bym się nie zdziwił. No ale 6 ulepszeń mi brakowało i przez około 6 albo 7 kupców, już nie pamiętam dokładnie, leciały mi same skipy, także no tragedia z tą areną. Widziałem, że niektórzy już pod koniec stycznia mieli całą arenę ulepszoną, w sensie ozłoconą i przyspieszoną i już sobie zaczęli platynki kupować. Teraz podejrzewam, że już kończą te platynki, jak ktoś bardziej tryharduje, no a my dzisiaj dopiero te platyny zaczynamy. Fakt faktem, ostatnie ulepszenia poleciały mi dość szybko, więc troszkę nadgoniliśmy, no i dzisiaj rano o 8 miałem kupca i ten kupiec dał mi 3 platynki, no i oczywiście kupiłem tutaj na potwory. Jakbym miał na kible, to bym kupił na kible, no ale miałem na potwory, więc no pierwsza platynka wleciała, no i teraz będziemy już powoli tutaj do przodu lecieć. Jeżeli chodzi o te runki, to przed odcinkiem powymieniałem runki na broniach, dlatego że mieliśmy jakieś, nie wiem, 11%, 10%, coś takiego, jeżeli chodzi o mnie i o pachołki, no a zauważyłem, że już możemy mieć w tym momencie maksymalnie 17%, więc tutaj Kunegunda ma 17%, Maguś ma 17, Barbar ma 16, no i my mamy 17, więc to na pewno też wzmocniło tą naszą postać. Dalej, Kowala, no to tutaj nic ciekawego, tutaj u wiedźmy już mamy, jak sami widzicie, aha, ja tego, a to mamy od dzisiaj dostępne, Jezu, zobaczcie jakie idealne combo, ej, to jest coś niesamowitego, ja dopiero teraz to zauważyłem. Nie dość, że mamy pierwszy czar w ogóle dostępny na tym serwerze, to było piwko, drugi czar to był miecz i teraz mamy jeszcze rękawice, przecież to jest idealny starter pack, jeżeli chodzi, zaraz tu w ogóle, żeby zaczarować, może z jedną wieżę zrobimy, żeby po prostu golda dostać, bo na wieżę widziałem, że mamy naprawdę dużo procent, dokładnie.
To jest, powiem wam szczerze, idealny starter pack, jeżeli chodzi o nowy serwer. Nie dość, że pierwsze piwko, w sensie no, dodatkowe piwko od razu, to jeszcze coś takiego pod klikanie lochów. Coś pięknego. Dobra, od razu to oczywiście czarujemy, Ukunegundy czarujemy. Nie widziałem tego, przysięgam, że tego nie widziałem. Dopiero teraz jak w czary weszliśmy, to zauważyłem. Także no super, dobra. Więc to na pewno jeszcze w tym klikaniu lochów nam pomoże. Dalej, jeżeli chodzi, no to mówię, te trzy czary, bardzo szybko w ogóle ta wiedźma idzie na tym serwerze. Widać, że serwer jest dość mocno aktywny. Ogarnąłem sobie chyba w piątek albo w czwartek już coś, nie pamiętam, coś takiego. Ogarnąłem sobie itemki do awki już takie, wiecie, konkretne, mianowicie 10% PD, no i 50% golda. Więc to już mam z głowy, to już powiedzmy, no chyba od piątku. Od piątku sobie tego używam, więc już tak jak mówię, mam to z głowy, już mam komplet tych itemków do awki. Te runki, tak jak powiedziałem, pozmieniałem. No i teraz pupilki. Pupilki, to co wam mówiłem, porobiliśmy sobie przejścia, zaraz wam tutaj popokazuję oczywiście. Natomiast tak, zrobiliśmy sobie przejście na Rysia, oczywiście z Zębika, to było robione w ogóle na streamie bodajże w środę. Tutaj niestety musiałem przejść w Ptasia, dlatego że mamy okres zimowy, nie mamy żadnego pupila z zimy tutaj, więc no brakuje. Zobaczcie, tu mamy lato, tu mamy jesień, tu mamy wiosnę, także no, żeby przejść w to oko musiałem mieć chyba trenera 12, jak się nie mylę, żeby mieć jakieś procenty. No a my, jak widzicie, mamy tu dopiero serce 11, traktor 11, trenera 10, no nie szło tego zrobić, więc muszę iść po prostu w Ptasia, potem w Paladona. Tak niestety wyszło, no ale trudno, światło nie jest dla nas jakieś giga ważne. No i ziemia, posłuchajcie mnie uważnie, tu jeszcze kontynuacja. Nie dość, że gramy na hard modzie, nie dość, że gramy tym Paladynem, to w czwartek łapiąc sobie te pupile, no bo mówię, Lilaryś był w czwartek, to było w czwartek, ziemię mieliśmy oczywiście w czwartek, tutaj w ogniu chyba też dokładnie przepałkiem. Także troszkę powiedzmy tych pupili miałem do połapania w ten czwartek. Przez trzy paski pojawił mi się trzy razy trakt trendowatych i w każdym trakcie trendowatych był jakiś itemek, więc no niestety wykijadło nie został złapany, musimy czekać kolejny tydzień, żeby tego wykijadło złapać, no bo jak jest itemek w misji, to jajko wtedy nie leci, tak mi się przynajmniej wydaje, tak zawsze było, teraz coś zmieniali z tymi jajkami, ale raczej jak tam sprawdzałem, to dalej tak jest, więc po prostu zresztą w sumie próbowałem wziąć jedną misję i ten wikijadło nie poleciał, więc nieważne. Tak jak mówię, no tragedia, nie? Tragedia, trzy misje z traktem, trzy z itemkiem, gigapech, naprawdę duży, no i mówię, musimy tydzień z tą ziemią poczekać, całe szczęście, że to nie jest nasz główny żywioł, to aż tak nie boli, no ale w PvP będziemy niestety przez to dość mocno odstawać. Także no, to wam się chciałem wygadać, z tymi ulepszeniami, z tymi pupilami był największy pech, jeżeli chodzi o ostatni tydzień. Także tak to po prostu wygląda. Dobra, tu możemy sobie w ogóle dobić tego, bo to raczej będzie kwestia kwestia tam powiedzmy kilku ciosów, że tak powiem, bo bardzo mało ten portal miał HP, więc dobra, to już mamy dzisiaj z głowy. Tutaj sobie możemy odebrać. Tu się za wiele chyba nie zmieniło. Jeżeli chodzi o twierdzę, to już nam stoi 14. Buduję kwatery na 13. No i teraz zbieram powolutku surki, żeby tą twierdzę puścić na 15, dlatego że musimy tu podgonić z tą twierdzą, żeby tą salkę 15 wbić, bo pozostałe gildie bardzo nam odjechały. My w tym momencie mamy, jeżeli wierzyć opisowi, nie chce mi się, chociaż dobra, policzę. Raz, dwa, trzy i tyle chyba, czy coś przegapiłem? Raz, dwa, trzy, a nie, cztery, dobra. Mamy tylko cztery salki piętnastki. Jeżeli chodzi o event twierdzy, który był ostatnio, to na moment końca tego eventu, czyli w niedzielę, mieliśmy tych salek piętnastek tylko dwie, więc no szansa na czarny gem była 2% i tak w ogóle fart, że w tym tygodniu mi tam jakoś poleciał czarny gemik, to go wrzuciłem tutaj do broni. No bo no bardzo nam inne gildie odjechały przez to, że tych salek 15 miały więcej i już właśnie na tym evencie twierdzy mogły kopać te gemy, leciały w miarę sensownie, no i dużo osób się już ubrało w same czarne gemiki, więc to jest zdecydowana przewaga tutaj dwóch gildii. Jak widzicie, w tym momencie jesteśmy top 3, oni tutaj mają salek 7, 15, więc troszkę więcej, no i oni tutaj mają 8 tych salek 15, więc no to już są te takie procenty sensowniejsze. No i mówię, my mamy 4, a na evencie twierdzy mieliśmy tylko 2, więc nawet nie próbowałem tego kopać, bo 50 grzyba za skipa, no a mówię, no ciężko, nie? Ciężko było chociaż jednego czarnego gema zdobyć, więc tak to wyglądało, dlatego też nam tutaj sporo osób odjechało, zaraz wam zresztą pokażę, no ale mówię, w topce gildii teraz jesteśmy top 3, no i jesteśmy top 3 całkowicie zasłużenie, więc tak wyszło, a zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Te topki to może później wam pokażę, bo tu się rozgadałem, no i chyba tyle. Trzy głowa hydra, jak widzicie,
już klepiemy sobie tą hydrę i wszystko, nie? Raczej wszystko, co wam miałem tutaj powiedzieć, to wam powiedziałem. No i mogę wam oczywiście tą wieżę, to nieważne. Aha, portal do piekieł nam się chyba nie zapisał, ale dobra, tu możemy pooglądać te portale, co wam pozapisywałem. No i oczywiście te nieszczęsne pupile, które nam, no nie wiem czy nieszczęsne w sumie, ryś nam padł w miarę szybko, z tego co pamiętam. Nie wiem ile, z 80 grzybków na niego, coś takiego, tak to wyglądało. Nie wiem czy wam to przyspieszać, bo tu nie będziecie widzieć dokładnie ile bloków, pierwszy, drugi, trzeci. No tu pod koniec troszkę bloków, ale to nie było jakieś ciężkie. Chyba te przejścia robiłem w ogóle na 10 trenerze. Kogoś to może ciekawić. No oczywiście dzinka w ptasia to nie jest nic ciężkiego, tak na dobrą sprawę, więc też poszło naprawdę fajnie. Tutaj mamy wykijadło, no tych uników ze strony ponika sporo. W ogóle ten wykijadło chyba jakoś ciężko nam padał, jak się nie mylę. W sensie dużo musiałem na niego grzybów wydać. Tak coś pamiętam, kto był na streamku w środę wieczorem, ten wie. No ale wykijadło nam padło. No i teraz mamy jakiś następny portal do piekieł. No portale idą dość kiepsko, że tak powiem, w sensie no tak średnio, nie? Średnio. Długo nam tutaj schodzi, żeby te kolejne portale ubijać. No ale niestety, jesteśmy paladynem, powiedzmy jest jak jest. Dobra, premia za portal, cyk, no i tutaj czwartego, czyli ja to w ogóle nagram w poniedziałek, wy to chyba dostaniecie we wtorek, to też powinienem powiedzieć, no ale właśnie czwartego, no i dzisiaj mamy szósty i dzisiaj też nam padł portal, czyli tak no co 2-3 dni jakiś tam portal pada, ale to są początki, tutaj bardzo często padał portal za portalem, jak dobrze pamiętam. Dobra, i chyba tyle, więc chyba możemy lecieć do lochów. Mam już tutaj SF Toolsa, tak jak wspomniałem, przygotowanego, no i widziałem, że mamy spore procenty na 13 piętro. Jest to 1,40% około i chyba od niego zaczniemy. Zaczniemy sobie dzisiaj od tych rzeczy, które nam dadzą najwięcej expa, które są takie najcięższe. No a potem pod koniec będziemy jakieś takie, powiedzmy, niedobitki sobie ubijać, jeżeli właśnie chodzi o jakąś wieżę, o jakieś tam tornada, no bo na to mówię, mamy naprawdę ogromne procenty. Co z tym paladynem ciekawego? No wszystko wam chyba pokazałem, wszystko w ogóle tutaj. O, zobaczcie jak nam szybko padło, w ogóle czekam na kuriera i kurde, boję się, że mi przyjedzie akurat w tym momencie jak ja to nagrywam, no ale jest taka szansa. Okej, bardzo to nam szybko padło, bardzo fajnie. Zobaczmy jak ta walka wyglądała, może razy 3, bo to jest no naprawdę długa walka. Można powiedzieć, że dość monotonne są te walki paladyna. Dobrze, że ten fireball jest na początku, no ale dobra. No prawie 300 milionów expa, fajnie padło nam, było 1,40%, no a poszło bardzo, bardzo szybko, no ten czar. Czarny gemik oczywiście też nam tutaj pomaga, nie? Bardzo nam pomaga do broni. Na szczęście średni, oczywiście wiadomo, lepiej by było dużego tutaj wsadzić, no ale średni no to taka, powiedzmy, pół na pół. Grunt, że nie mały nam poleciał, no bo ten mały by był tragiczny. No ale wiadomo, tutaj będę powoli sobie, jeżeli chodzi o gemiki, to wymieniał na czarne, jak już nam będą w końcu w miarę regularnie lecieć te gemy na HP, no i potem jakieś najsłabsze na siłkę, no i tak to będzie ogólnie wyglądać. Dobra, mamy tu jakiś epik. Ten epik będzie dobry do kibla, czyli co? No, czyli chyba muszę te rękawice, nie mamy tu za dużo miejsca, muszę to sprzedać, tak mi się wydaje, tutaj mamy wszystko do kibla. No a ten kibel jest dość istotny, więc dobra, na razie tyle, więc fajnie, fajnie, to nam szybko poleciało, dostaliśmy troszkę expa, lecimy dalej. Co my tutaj jeszcze możemy ubić z takich lochów, które nam dadzą sporo? Widzę, że Hemoridor w strefie światła, nie wiem czemu ta strefa światła zawsze tak była na trzecim miejscu, czy to coś się popsuło, tak czy inaczej na Hemoridor mamy 5%, więc to jest sporo, możemy go oczywiście ubić dokładnie, no ale to jest, wiecie, nic ciekawego, więc nawet nie będziemy tego oglądać. Na Heimdala również mamy prawie 13%, więc sporo. Cyg ubity. Na Shenlonga mamy, ile tutaj, poczekajcie, to jest Shenlong, tak, dokładnie. Na Shenlonga mamy 30%, no i git, 264 level ubity. Tu mamy jakąś brońkę, 17% runa, w sumie możemy dać Barbarowi, bo zawsze to 1% większa. No i co ja mogę z tym zrobić? Chyba nie za wiele, może sobie ten wisiorek po prostu, chociaż nie, może inaczej, zrobimy to w ten sposób. O, i właśnie podjechał kurier, dobra, także robimy przerwę, poczekajcie momencik. Dobra, teraz już się mogę w 100% skupić na nagrywaniu, dlatego że już mam tego kuriera z głowy. Okej, tamto sobie rozmontowaliśmy, bo nawet jakbym wrzucił do kibla, to takie itemki na wszystkie staty nie są mi zbyt potrzebne. Wiadomo, jeżeli chodzi o pachołków, to może coś nam tutaj ciekawego dla nich wylecieć, jak na przykład tutaj na 3 staty w sensie dropniemy, wrzucimy do kibla, no i generalnie te wszystkie itemki, co tu mam odłożone, tu są jakieś
jakieś też stare rzeczy, to też w razie czego mogę rozmontować, no ale lepiej po prostu przemienić to na wszystkie staty, aniżeli te na 3 staty. Brońkę, no ona jest słaba, ale powiedzmy, że zostawimy. I dobra, co my tutaj ostatniego pokonaliśmy? Tak naprawdę, tego Shenlonga, no tutaj procenty, my tak jak mówię, były 30%, więc bardzo dużo. Dobiliśmy tam kolejny level, no ale nawet nie ma co tego oglądać, bo na to mieliśmy naprawdę, w sensie no inaczej, to daje bardzo małe expa, nie? Więc powiedzmy, że nie będziemy jakoś giga się nad tym skupiać. No i teraz lecimy w strefę mroku. Strefa mroku 46% było na tego kolegę, więc bardzo dużo. Tu się zaraz wycytkamy znowu z rozmontowań, no i będziemy niestety musieli wyrzucać te itemy, no ale jest jak jest. Dobra, lecimy dalej. Strefa mroku nam w tym odcinku zakładam, że da najwięcej expa. Zobaczcie, jak to nam pada. Praktycznie jeden grzybek, no i wszystko mamy z głowy. Czy tutaj mi się jeszcze... Tak, wszystko myślę, że działa. Wszystko jest tak, jak być powinno. Sorry w ogóle, ale właśnie tak czułem. Nie wiedziałem, o której dokładnie mi kurier przyjedzie. Przeważnie przyjeżdżają, jeżeli chodzi o impost, to... Właśnie tak koło południa. Dobra, tu mamy plus 19, już nie mamy rozmontowań, no trudno, no muszę sprzedać. Ale różnie, ostatnio nawet o 9, raz był dopiero o 16, no i tak wiecie, ciężko mi było przewidzieć. No a miałem teraz akurat chwilkę, więc zdecydowałem się na nagrywanie tego odcinka, żeby po prostu to mieć z głowy, no i akurat tak się zgrało. Tak czułem, ale nieważne, dobra. 266 level, więc fajnie, znowu coś na wszystkie staty. No niestety, no muszę to wyrzucać. Zobacz, kurde, to w ogóle wszystko nam pada za jednego grzyba. No my tu mamy super setup, bo nie dość, że te runy pozmienialiśmy u wszystkich, no to jeszcze te czary to jest w ogóle coś pięknego, powiem wam. Tu możemy powymieniać, od razu poprzebieramy troszkę te pachołki oczywiście, dodaj miejsce na klej, no cyk, tutaj sobie odzyskamy. Aha, jeszcze w ogóle co do zmiany, to jak widzicie barbar w tym czasie, co prawda no tu średnio, jeżeli chodzi o rozkład tych statystyk, bo zobaczcie, że większość gemów, jakie on posiada, to są gemy na HP. Niestety takie mi leciały, no ale oczywiście lepiej, żeby miał cokolwiek, aniżeli żeby tam, wiecie, miał puste te itemy, tak jak do tej pory było w ostatnim odcinku zresztą. Tu mamy coś na intę, zobaczmy, plus 92, bardzo, ale to bardzo dobry naszyjnik, więc no lepiej, żeby miał cokolwiek, jakiekolwiek gemy, aniżeli żadnych, więc no też jak widzicie barbar już jest, jeżeli chodzi stricte o gemy ubrany. Dobra, tu mamy znowu coś na wszystkie staty, no i co, może teraz wieżyczką pociśniemy, tej wieżyczki też na pewno sporo zrobimy, troszkę golda dostaniemy, tu sporo pancerza na minus, nie ma co, lecimy dalej. Mamy wieżę już 82 w tym momencie, tutaj coś dla Magusia, zobaczmy, plus 108, zobaczcie, no górny jest troszkę mniejszy, no ale plus 108 to jest bardzo, ale to bardzo dobra runa, tylko tu muszę pamiętać, żeby te itemki czarować, to też zaraz sobie zerknę. Dobra, tu mamy tylko brońkę, tutaj nic i tu nic, dobra, możemy lecieć dalej. Okej, w sumie to już się zbliżamy do końca tej wieży, nawet tak szczerze mówiąc to, aha, tu możemy wymienić, bo on ma na wszystkie staty, nawet tak na to szczerze mówiąc nie zwracałem jakoś giga mocno uwagi. No a tu się okazuje, że już będziemy blisko, powiedzmy, żeby tą wieżyczkę zamykać. Oczywiście to jest jeszcze wczesny level, tu na pewno jeszcze tego nie zamkniemy, ale no może do jakiejś, nie wiem, 90 by nam się udało, byłoby na pewno miło. Tu mamy plus 36, nie musimy zamieniać runki, więc coś pięknego. Mamy też na plus pancerzyk, więc też wymienimy. Spoko, spoko. To jest, wiecie, takie zbrojenie pod kolejny loszek, bo my oczywiście w tym momencie strefę mroku już mamy całą, powiedzmy, zamkniętą, no ale tak czy inaczej jeszcze tutaj pewnie nie poszukamy klucza i jeszcze będziemy próbować działać dalej. 13 piętro pokonaliśmy 9, teraz mamy chyba 10, jak się nie mylę, zaraz w ogóle jeszcze zerknę. Dobra, tutaj nam coś ta wieża nie chce padać, tak mi się wydaje przynajmniej. No tu już jest jakiś bloczek, no to już jest, mówię, końcówka tej wieży, więc tu może być tak, że na jednego będzie 5%, a na drugiego 0,10, no nie? Tak się może zdarzyć, więc dobra, nie ma co na siłę klikać, zaraz oczywiście jeszcze raz sprawdzę procenty. Tu lecimy w statystyki. Teraz powiedzmy, że do 2200 podstawy w HPM, żeby to jakoś sensownie wyglądało. No i co? Co ja tu jeszcze mam? W sumie tyle, jeżeli chodzi na ten moment o procenty, więc lecimy do tornada. Teraz tornadko, z tornadka na pewno też jeszcze troszeczkę expa wyciśniemy. Co w ogóle dzisiaj chce wiedźma? Klaty. I akurat nam klata poleciała, coś pięknego. Wyrzucamy sobie cyk, no i lecimy. No kurde, muszę tu nadgonić, muszę tu gonić ten level, muszę to jakoś bardziej pocisnąć, bo no mówię, strasznie nam ludzie pouciekali. 268 level,
pięknie. Jaki chcę dzisiaj wbić level? Szczerze nie wiem, nie mam takiego jakiegoś celu. Nauczyłem się, żeby już na tym paladynie nie stawiać sobie żadnych wygórowanych celi, bo potem skończy się to tak, że po prostu wiecie, no nie uda nam się tego zrobić, więc nawet nie ma sensu za bardzo jakoś mocniej powiedzmy cisnąć, dobra, bo tu się zawiesiłem, jakoś mocniej cisnąć i jakieś tam, tak jak mówię, ogromne cele sobie stawiać, bo ten paladyn jest jednak ciężki w takim levelowaniu, no ale ta duża przerwa zrobiła nam naprawdę dobrze, że tak powiem, jeżeli chodzi o tego paladyna, bo jesteśmy w stanie masę rzeczy tutaj pocisnąć i fajny progresik sobie zrobić. No to tornadko nam jeszcze jako tako pada, może jeszcze z jeden level by nam się udało wycisnąć, no tu największe bloki są na wojownikach, jak tak patrzę. Magowie i zwiadowcy padają łatwo, no ale tak jest zawsze, to jest powiedzmy, że standardzik, dobra. Tutaj mamy jakiś wisiorek, cyk, dalej. Może do tego 269 chociaż spróbujemy pocisnąć, może nam się uda jeszcze tym tornadkiem dobić tego goldzika, chociaż golda to wypada troszkę zostawić w razie czego. W sumie to nie wiem, jak tam jeszcze broni, ile mi dają już, być może sporo, ale nie wiem, czy jest sens w ogóle zamieniać póki co tą broń. Póki jakoś tutaj fajnie ciśniemy, to chyba nie ma co. No teraz największą robotę robią czarne gemy. To już jest ten etap, gdzie sporo gildii, no może nie sporo gildii, może tam powiedzmy topowe gildie, o, w ten sposób, już mają te czarne gemy, no i już tutaj jako tako sobie cisną z tymi czarnymi gemami, więc to jest w tym momencie największy boost dla postaci. No a brońkę mamy chyba niezłą, zobaczmy w ogóle, plus 20, no to teraz to było, jak szukałem runki przed odcinkiem, czyli teraz jak wbiliśmy jeszcze tyle tych leveli, to jeszcze więcej nam ta broń da. No ale dobra, na razie nie zmieniam, może coś poleci ze strefy mroku, zobaczymy. To co, jeszcze jeden skanik oczywiście, w sumie to pierwszy w tym odcinku, dlatego że przed odcinkiem robiłem. Zobaczmy, jak to nam w tym momencie wygląda. Okej, powiem wam, że nie ma szału. Oczywiście nie mamy jeszcze tej kolejnej strefy mroku odblokowanej, zaraz musimy po to iść. Ale tak, jeżeli chodzi o smoczy skarbiec, czemu ta strefa mroku jest z przodu? Zawsze myślę, że to, w sensie no, wydawało mi się, że to była strefa światła. Tego jeszcze jesteśmy w stanie ubić, dokładnie. Tego wojownika również. W sumie to nie wiem, czy my się na kolejnym magu dopiero nie zatrzymamy. Jak tak patrzę, dobra, lecimy dalej, pyk, czy tego jeszcze ubijemy w miarę łatwo? On ma tutaj odporność na ogień. Ktoś mi w ogóle pisał, nie wiem, czy już się do tego odnosiłem w którymś odcinku czy nie, że nie patrzę na to, jakie ci przeciwnicy mają odporności. Owszem, nie patrzę na to, nie zmieniam pod nich jakiś runek w broniach, no bo te lochy, które doszły ostatnio, które mają te odporności i są dostępne po prostu w tym early game'ie, dają nam, jak sami widzicie, bo i tam jak ta osoba, co to komentowała, sama widzi, tyle ekspa co nic, więc po prostu jak to padnie, to fajnie, jak nie padnie, to trudno. Nie napinam się, żeby to ubijać, bo tak jak wspomniałem, no nie ma sensu, to jest 234 level, bardzo mała ekspa. Dobra, wygląda na to, że ten nam już nie padnie. No i mamy jeszcze na kapelusz gadki, z tego co widzę, 0,73%. Może go tu trochę pomęczymy, on też nam nie da za dużo ekspa na ten moment, ale no to są takie fajniejsze procenty. Potem na Smoluma mamy 0,13%, na górę Olimp mamy 0,06, na 13 piętro mamy 0,04, na wieżę, co ciekawe, mamy 0,00, więc wyczyściłem wszystko, co mogłem w tym momencie. Wszystko, co mi tam jakoś, powiedzmy, sprawnie chciało paść, to no to mi padło. No i oczywiście zaraz lecimy po kolejny kluczyk do strefy mroku, a nuż się uda jakiś czar... Dobra, może na początku to zrobimy, bo tu nie ma co. Mamy jakiś gemik na inteligencję, możemy coś podmienić. 319 najmniejszy. No i dokładnie, ten 319 można. Dobra, dalej. Lecimy po ten klucz i jest. Dość szybko nam się kluczyk pojawił. I dobra, i lecimy. Mamy świątynię zimnej krwi. Pierwszy to jest wojownik, dokładnie, bardzo ładnie nam padł, mamy jakąś brońkę, plus 70, bardzo dużo, musimy tylko zamienić runkę i oczywiście tam, wiecie, kupić ulepszenie u wiedźmy, więc cyk, lecimy dalej. No właśnie, mówię, ta strefa mroku to jest w tym momencie nasze główne źródło expa, może dlatego nam się pojawia na początku, może gierka jest taka mądra, że nam sugeruje to, co powinniśmy bić. Dobra, to sprzedajemy oczywiście, dalej, mamy jakiegoś wojownika, no już nie padł od razu, o, zobaczcie, kolejna brońka, zobaczmy.
No lepsza, lepsza. Troszkę mniejszy górny, ale na 3 staty, jeszcze plus 2. Znowu niestety musimy runę zamienić, znowu musimy zaczarować. No ale tak czy inaczej jest jak najbardziej okej. Dobra, tą topkę oczywiście Wam pokażę na końcu odcinka tutaj, żeby była jasność, żebyście też wiedzieli o tym. No ale my lecimy teraz dalej. Teraz mamy jakiegoś zwiada, upadły mnich, no i cyk. 271 level. Zobaczcie, Kunegundzie ten wisior daje bardzo dużo, temu daje na minus i temu daje na minus. No to co? No to Kunegundzie chyba musimy zmienić. Musimy niestety też runkę zamienić, no ale skoro to jest lepsze, to dlaczego by tego nie zrobić? W końcu jakieś upgrade'y i może troszeczkę dalej pójdziemy. Dobra, strefa mroku dalej, cyk, lecimy. Tu mamy coś na 3 staty znowu, o i znowu... No to jest fajne dla Kunegundy, dlatego fajne, ale mniej, no i dlatego najmniej fajne, czyli co? No Jezu, jakie oni tu mają co niektórzy stare itemki w ogóle. To co, wymieniamy Kunegundzie, pyk i lecimy dalej. Mamy już 6, 6 to jest Maguś, zobaczmy czy on nam padnie. No ze zwiadami, z wojami w tej strefie mroku nie ma dużego problemu, można by powiedzieć. No bo wiadomo, jakieś tam uniki Kunegundy, jakieś tam, no generalnie jest łatwiej generalnie, nie? Jest łatwiej, no a niestety na Magusia to muszą być już czyste obrażenia, no i czy on jeszcze będzie, dobra, będzie w stanie paść, chciałem powiedzieć, udało się, fajnie, plus 18, więc mało, nie ma sensu, dalej, mamy teraz wojownika, wojownik chyba powinien, powiedzmy... Poddać nam się, dokładnie 272 level, znowu coś na wszystkie staty, pyk, lecimy dalej. Teraz mamy zwiada, ten zwiad chyba też jeszcze powinien nam paść, tak mi się przynajmniej wydaje, jeszcze tutaj powinniśmy go jako tako pokonać. 272,5 mamy poziom, no ten 275, tak jak mówiłem, zacząłem się tam rozwodzić, że nie chcę sobie na paladynie jakichś celi ustawiać, bo zazwyczaj się nie udaje ich realizować, jeżeli chodzi o odcinki. Tu możemy jak najbardziej podmienić, no ale taki 275 by był na pewno przyjemny, tylko że my teraz mamy znowu Magusia, no i to już takie przyjemne nie jest. Dobra, powiedzmy, że... No brakło nam troszkę, niestety. Może jakieś tornadko jeszcze, może jeszcze tutaj coś będziemy w stanie ubić. Teraz mamy zwiada w ogóle, to on powinien paść. Dokładnie, teraz mamy kolejnego wojownika. Zaraz będzie 273. No kurde, w tej strefie światła nam mało takich sensownych lochów padło. Tak na dobrą sprawę tylko jeden, nie? Tak na dobrą sprawę w tej strefie światła to tylko to 13 piętro, co nam tam dało jakoś więcej expa. No a tak to... No tak średnio, nie? Tak średnio bym powiedział. Teraz mamy hydrowi Ram 323 poziom. Dobra, skana zrobimy. Może skana, żeby tutaj ubić to, na co mamy faktycznie fajne te procenty, jako tako sensowne. Pyk, pyk, no i zobaczmy, co nam się tutaj pokaże. Okej, na tego maga mamy 3,5% i na kapelusz gadki mamy 1%. Dobra, to ja może zacznę od kapelusza, tak mi się wydaje, żeby już mieć to z głowy, bo mnie zawsze takie procenty irytują. Zawsze to wiecie, chcę mieć tak wszystko ubite, żeby już po prostu mieć na lochy tam po 0,10-0,20%, żeby wiedzieć, że już nie ma co ich klikać, no i wtedy czuć, że po prostu zrobiłem to, co mogłem zrobić na tym odcinku, nie? Przez to zazwyczaj odcinki są długie, bo ja tak zamiast przystopować, to ja potem wydam jeszcze 500 grzybów na jednego przeciwnika i tak naprawdę nic mi to nie da, ale no tak robię, taki jestem po prostu, zauważyłem już nieraz, tak samo jak są jakieś weekendy epickie, to ja zawsze staram się aż przekręcić, aż tam zrobić za dużo. No i to jest, to mi tak naprawdę nic nie daje na dobrą sprawę, no a kosztuje bardzo dużo grzybów, jeszcze jakieś tam wiecie, doszukiwanie się, jakieś szukanie tego itemku, jak najlepszego powiedzmy, jakiejś broni idealnej, żeby jeszcze tam nam dała na plus średnich, to wiadomo, nie jest to wszystko tanie, a finalnie nie daje nam praktycznie nic. No ale ten kapelusz gadki, kurde, dobra, 50 grzybków jeszcze na niego, 55, padnie to padnie, nie to nie, on nam nie da za dużo expa, nie ma w zasadzie po co go klikać tak w sumie, no ale ja właśnie taki jestem. Zresztą no było na niego 0, tam chyba 75 wcześniej, teraz już mamy ponad 1%, więc jako tako to rośnie, jeżeli chodzi o te procenty, no ale jeżeli nam tutaj nie padnie, to wracamy do tej strefy mroku i będziemy tą strefę mroku sobie cisnąć. Tam w ogóle chyba w tym lochu mamy tą maszynę do zabijania, jak się nie mylę. Ona jest niestety dość ciężka, w sensie w strefie światła jest ciężka, nie wiem jak tutaj w mroku z pachołkami nam się uda. Mamy co prawda czarna rękawice, mamy czarna broń, o ja już tu przesadziłem, mamy czarna broń, więc no ci magowie, no mamy ułatwienie na tych magów, może w ten sposób.
Ale dobra, o, zobaczcie, no i szybko padło, fajnie. Tu mamy coś na wszystkie staty, zobaczmy. Tu nam daje na plus, tu nam daje na plus i tu nam daje na 0. Ile tu nam daje? 26, tu 20. Dobra, tu mamy 3%, tu mamy 3%. No to tak czy siak musimy zamienić. Okej, to zrobimy sobie w ten sposób, zrobimy sobie cyk, wymienimy runkę, odzyskamy klejnot, no i dobra. I niech to sobie idzie w taki sposób i lecimy, myślę, że dalej. No i właśnie, teraz mamy tą maszynę do zabijania. No i czy ona by nam jeszcze padła? Wydaje mi się, że tak, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że moglibyśmy ją ubić, ale dobra, zanim my tutaj coś będziemy kombinować, to zobaczcie, mamy klucz, do czego to jest? A, to jest karczma mrocznych sobowtórów, a my nie zrobimy tej karczmy? No, chyba nie jeszcze, ale dobra, zobaczymy. Okej, teraz mamy jakiś gemik na szczęście, no jakiś czarny może gemik, znowu na szczęście, no właśnie. I to jest to, i tak, no teraz 40 grzybków, bo mamy większą kwaterę, ale jak miałbym to kopać na tamtym evencie twierdzy, no to by to kosztowało, no więcej, nie? Więcej, 50 około, czy tam 48 plus minus coś takiego. Dobra, mamy kolejny loszek, piramida szaleństwa, mamy jakiegoś wojownika, lecimy, cyk, wojownik nam padł bardzo sprawnie, no właśnie to jest to, co ja mówię, największy blok, to są tutaj magowie, chociaż ten nam padł też szybko, no ale to są mniejsze levele, a nie, większe levele, no ale no nie wiem jak to działa, nieważne, tak czy inaczej są po prostu słabsi, dobra, turunki nie musimy zamieniać, fajny też upgrade'ik jeszcze pod tą maszynę do zabijania. No i teraz mamy zwiadowcę. Czy ten zwiadowca nam jeszcze padnie? Zobaczmy, zobaczmy. Dawaj, dawaj, klikamy. Jakieś uniczki, jakiś tam fireball potężny i może by się udało. Może by było dokładnie. Byłoby miło i mamy 2,75 level. Super. Tego nie oglądamy. Tu mamy coś na wszystkie cechy. Plus 20 i tu mamy na 0. No to musimy wymienić. No co zrobić? Nie ma innej opcji, powiedzmy, tutaj pyk, tutaj dziurka, no i tutaj sobie odzyskujemy klejnot, cyk, dobra. Dalej, co my tu mamy? Teraz mamy wielką stopę, wojownik, chyba też nam padnie, tak myślę. Jezu, jak te czary nam dużo dały. Nie wiem, czy to wina czarów, czy to wina tego, że dawno nie klikałem tych lochów, czy z czego to w ogóle wynika, no ale naprawdę progres cudowny, miodny. Nie wiem, który mieliśmy level, chyba 262 albo 3, także no już prawie 15 leveli udało nam się wbić. Dobra, czy tą wielką stopę jeszcze ubijemy? To jest 338 level. Może wiecie co, zamiast klikać tak na pałę i tak wiecie, tutaj marnować te grzyby, to po prostu sprawdzimy procenty. Trudno. Mam to wszystko przygotowane, więc nie trwa to jakoś nie wiadomo jak długo. No i co? Ej, na maszynę do zabijania mamy 4,46, przepraszam, na wielką stopę mamy 4,46%, natomiast na maszynę do zabijania mamy prawie 3. Dobra, to no raczej to pada, nie? Wydaje mi się, że raczej to pada bez jakichś problemów większych. Pamiętam, że jak właśnie zaczynaliśmy już wchodzić w te lochy takie właśnie te, które, w które teraz wchodzimy, jeżeli chodzi o strefę mroku, to te procenty zawsze tak były dziwnie pokazywane. Nie wiem, czy to jest wina tego, że po prostu do tego dochodzą jeszcze pachołki, więc ten SF tu nie liczy tak dokładnie, ale zawsze pamiętam, że nawet mimo, że mieliśmy jakieś tam gigantyczne procenty na tą strefę mroku, to i tak musieliśmy tych grzybów troszkę wydać, żeby to ubić. Tak jak mówię, no nie wiem z czego to wynika, no ale tak to się generalnie prezentowało. No dobra, padło. Miałem mówić, no dawaj, dawaj i się udało. Mamy jakiś wisiorek, czy on nam się przyda? Tutaj plus 3. Nie przyda się nam za bardzo. Okej, lecimy dalej. To co? Teraz mamy dwóch magów, to chyba w tą maszynę do zabijania. No mamy prawie 3% na nią, więc lecimy. Lecimy tutaj po kolei w miarę, żeby to jakoś poubijać. Co do roztańczonego grzyba, czyli ten karczmy mrocznych sobowtórów, którą teraz odblokowałem, no to na niego mamy 0,66%, więc nie dużo, ale też nie mało. Nie wiem, czy go jeszcze próbować w sumie. No on nam da 300 milionów expa, jak się nie mylę. Więc to jest dużo. Jezu, tam 45 tysięcy. Ajajaj, jak to zabolało. No ale trudno, zdarza się. Dobra, i siedzi, siedzi. Mamy zamknięty loszek, pięknie. Znowu coś na wszystkie staty, więc wywalam to. I co? Ile mi w ogóle teraz dają bronie jeszcze? Możemy sobie poszukać. Tylko musi... O Jezu, plus 56, plus 54.
To może poszukam, wiecie, pod tego roztańczonego grzyba. Może jeszcze tutaj coś byśmy spróbowali zamiast tą strefę mroku. Nie wiem, czy jak roztańczonego grzyba, tu mamy na wytrzymałość. Nie wiem, czy jak tego roztańczonego grzyba nie pokonam, to potem kolejny mi też nie padnie. To by był naprawdę fajny zastrzyk expowy. Tu mamy na siłkę, ale górny mały. My tu musimy górny przynajmniej z 800, tak plus minus dostać, żeby to się opłacało. Tu mamy jakąś brońkę. No i oczywiście szukamy tylko i wyłącznie z runą. Mam nadzieję, że nic tam nie zmisuje. Nie wiem, czy to szukanie jest ciekawe dla was. O, tam była fajna, tylko że... No i tu tak samo fajna, tylko tu znowu nie ma runy, nie? A tam była na zręczność. Tu mamy na inteligencję 880 górny. Kurde, no daj jakąś broń fajną, proszę cię. 600, no nie. Na wytrzymałość mógłbym wziąć, dlatego że zobaczcie, my tej wytrzymałości mamy około 1000 mniej w porównaniu do... tutaj naszej siły, no nie? Więc brońkę na wytrzymałość mógłbym wziąć nawet, jeżeli by była oczywiście dobra. 811, 52, no to nie jest, ale dobra, nie będę was zanudzał szukaniem. Dobra, spróbujemy sobie zrobić tak, zamienimy runkę, odzyskamy sobie oczywiście klejnocik, cyk, i sobie zaczarujemy, pyk, no i dobra, i reszta jest okej. Okay. No i sprawdzamy procenciki, to już jest taka końcówka i tak znowu pewnie wyjdzie 40 minut odcinek, ale taka końcóweczka, żeby coś tutaj jeszcze wycisnąć. Cel powiedzmy, że zrealizowany, bo... O, zobaczcie, na roztańczonego grzyba wzrosło nam na 1,35%. Fajnie, tylko że to nie jest to. Jezu, jak mi się tu mieszają te wszystkie karty. Dobra, no to co? Spróbujemy go sobie ubić. Zobaczymy, czy nam się uda. Teraz mamy HP zdecydowanie mniej, mamy więcej tej siłki, no ale średnie, nie? Ponad 50 średnich na broni wojownika, jeżeli chodzi o obrażenia. To jest bardzo, ale to bardzo dużo. Więc tu, no zdecydowanie, zobaczcie, on ma 410 poziom, to jest 300 milionów expa, czyli to jest ponad jeden level dla nas w tym momencie. My teraz na level potrzebujemy 255 milionów, także masa tego expa, no i spróbujemy go sobie tutaj ubić. Na kapelusz gadki mamy 1,70, więc też nam fajnie wzrosło, no ale jeżeli chodzi o kapelusz gadki, no to no nie da nam prawie wcale expa, więc nawet nie ma co. Na następnym odcinku się go ubije, mamy to, pięknie. Więc mówię, na następnym odcinku go ubijemy, to sobie obejrzymy, bo tu jestem w sumie ciekawy, jak nam pójdzie. Kryt, tutaj bez kryta, no i na koniec kryt z górnego rozrzutu, fajnie. No i na tą zjawę mamy 1,59 jeszcze, więc tak to po prostu wygląda. Dobra, dalej. Co teraz? Teraz tego wartownika chyba ubijemy również, chociaż... Nie wiem, ten wartownik zawsze był łatwy do ubicia, ale nie wygląda. Może był łatwy na jakimś łowcy demonów, czy na jakiejś klasie z unikami, czy na bardzie, który walił mocne kryty. Na paladynie może nie być mocny, więc ja to wolę sprawdzić, żeby tu nie klikać głupio. No właśnie, no to jest not possible, ale dobra, grzyb ubity, level darmowy, że tak powiem, wpadł. Dalej, kapelusz gadki 1,88, zjawa 1,60, smok ze wstrząsem mózgu 0,50. Motus podbijakiem już nam rośnie, mamy 0,14%. Motus podbijakiem to jest który? To był chyba 9, a nie 10. To mi się pomyliło tam wcześniej. Tak, my dopiero na 9 jesteśmy, Jezu, tragedia. Dobra. To co? No to strefa mroku, to tą zjawę jeszcze spróbujemy kliknąć, tu jeszcze troszkę grzybków, bo to nam da w tym momencie z tych wszystkich lochów najwięcej expa, powiedzmy z jakichś, nie wiem, ze 150 prób, może z 200 prób, coś takiego, ile tu ubijemy, tyle ubijemy, no i wszystko, i tak na dobrą sprawę wszystko. Odbicia lustrzanego oczywiście nie ruszam, zostawiam, bo ostatnio na klikaniu lochów z W50 sprawdziliśmy, no i odbicie lustrzane, mimo tego, że ma ustawiony stały poziom, o, zobaczcie, padło, czyli to jest tam chyba 350, jak się nie mylę, to mimo to dał nam 300 milionów expa, jak go ubiliśmy po stopowaniu lochów, więc tutaj oczywiście też tego lustrzanego odbicia nie ruszam. Dobra, teraz mamy jakiegoś wojownika, zobaczmy. Teraz tu już chyba w ogóle nie będzie magów żadnych, jak tak dobrze widzę, do samego końca. Ten jest szósty, a nie, dziewiąty to chyba będzie mag, to może na dziewiątym się zatrzymamy, ale zobaczymy, bo może nawet wcześniej zobaczymy, jak nam tutaj wojownik nie będzie chciał paść, jak nam nie będzie chciał paść, wiecie, potem zwiadowca, jak dobrze widzę, no to możemy już nawet wcześniej się zatrzymać. Ale i tak progres naprawdę miodny, naprawdę nam to lepiej poszło, aniżeli zakładałem. Nie wiedziałem o tym czarze na rękawice, czarze to się chyba tak odmienia, nie wiem. Tak czy inaczej nie wiedziałem, że to mamy dostępne, więc no mówię.
akurat to myślę, że nam znacznie pomogło. Okej, tu możemy ten trinkecik jak najbardziej wymienić. No i co? Tak, no tutaj ten to jest maguś. Tu już możemy w sumie sobie Tulsa wyłączyć, żebym ja widział. No dobra, to lecimy dalej. To się na 9 chyba zatrzymamy, tak mi się wydaje. Albo wcześniej, no zobaczymy jak nam tu z tymi zwiadami pójdzie. Jeszcze powiedzmy, że ze 100 grzybków około. Ze 100 grzybków tutaj wyciśniemy. Jak padnie, to padnie, nie padnie, to trudno. Zrobiłem naprawdę dużo w tym odcinku i ja jestem z siebie osobiście zadowolony. Fajnie tu podgoniliśmy ten level, bo jednak zostaliśmy, mówię, z tyłu. No i właśnie to wszystko bylibyśmy w stanie zrobić, bo to się dużo rzeczy nałożyło, wiecie, te portale nam popadały, te pupile połapaliśmy, jakieś tam portale w gildii, ten czarny gemik w broni, lepsze runki u nas i u pachołków, te czary, no mówię, dużo rzeczy się na to wszystko złożyło. No i teraz, no szkoda, że po prostu nie zrobiłem tego wcześniej, ale nie miałem czasu, a nie chciałem klikać samemu, to już wam zresztą powiedziałem na samym początku odcinka. Dobra, powiedzmy, że jeszcze ze 40 grzybków, nie sprawdzam nawet procentów na niego, nie ma sensu, myślę, że mamy niezłe, myślę, że około 1% jest na niego, plus minus, więc nie sprawdzam, jeszcze 25 grzybków, zobaczmy, spróbujmy, no i zobaczymy, jak nam to finalnie wyjdzie. Jeszcze 10. No kurczę, szkoda. Tak myślałem, że może na tych zwiadowców możemy być za słabi jeszcze niestety. Ale dużo golda nam wpadło. O, dobra już. Dużo golda nam wpadło. Ubiliśmy wszystko, co mogliśmy ubić. No i teraz znowu przerwa i czekamy, aż nam znowu wzrosną procenty i znowu zrobimy fajny progresik. Zobaczcie, jak wysoko żeśmy sobie wbili w tym momencie. Fajnie, fajnie, bo już tutaj nas nie było widać na pierwszej stronie gildii. Byliśmy tu gdzieś niżej. No a teraz jesteśmy delikatnie wyżej. Okej. Zrobiliśmy w ogóle jeszcze już wyprawy też, jako gildia było to głośne, bo był to rekord, jakiś tam rekord z kontrowersjami, bo z tego co wiem w ogóle coś nam się zbugowało. Zamiast, tak jakby chyba z dwa razy zrobiliśmy tak, że zamiast na przykład z wyprawy 42 przejść na 43, to przeszliśmy na od razu na 44, więc tak jakby z jednej wyprawy nam się zrobiły dwie, coś tam było zbugowane, tam też mnie o to pytali, tam wygląda na to, że to błąd gry po prostu, no i muszą to naprawić, no ale tak się zdarzyło, tak czy inaczej finalnie chyba wyszło, że tak czy inaczej byśmy ten rekord dostali, nie? W sensie i tak by nam się udało to zrobić, więc no nie wiem, szczerze nie wiem. Nie interesowałem się tym jakoś bardzo, no ale już od jakiegoś czasu mamy po te 200%, no i oczywiście robimy tu ataki, bo to wam nie powiedziałem, no i teraz na sam koniec lecimy do tej topki. Ścisłe top 30 nas interesuje i co my tutaj mamy? Mamy tak, Namo, 308 poziom, potężny paladyn, po prostu, no, jakiś, nie wiem, mistrz, itemki poulepszane razy 3, same czarne gemy, no ziomek tak ciśnie, że to jest po prostu masakra, bardzo tutaj ładnie tym paladynkiem idzie, więc no nic tylko podziwiać. Najwyższy level na serwerze w tym momencie cały czas 7, poziom 326, mamy Marksmana poziom 323, tutaj jak widzicie, o, Marksman to w ogóle jeszcze nie ma full czarnych gemików, 7 już ma same czarne, Namo ma same czarne, tutaj Sasori tak samo, tu mi w ogóle ich troszkę itemków brakuje, no ale nie jestem w stanie ich pokonać, tu w ogóle nie ma opcji, 320 UW, tutaj 316, 317 Dexon, no tak to wygląda, nie? Już te około 320 na serwerze się pojawiają. Co dalej? Tu mamy jakiegoś paladyna jeszcze 305, bo paladyni nas w sumie najbardziej interesują, jak ktoś chce to sobie może zatrzymać i samemu prześledzić topkę. Tu mamy jakiś 305, tu mamy 287, tu mamy 276, tu mamy 285, no troszkę jest tych paladynów, jak tak patrzę, troszkę tutaj jakichś takich mocniejszych paladynów jest, jak mówię, dobrze widzę, więc no tak to po prostu wygląda, troszkę nam tu pouciekali co niektórzy, ale oczywiście my będziemy sobie na spokojnie cisnąć dalej, nie ma z tym problemu. Gildyjki to już wam pokazywałem na początku, top 3 całkowicie zasłużenie, jeżeli chodzi o naszą gildię, jestem szczerze mówiąc nawet zdziwiony, bo ta gildia ma w ogóle top 1 na W55, ta gildia bardzo podobna, powiedzmy, podobni członkowie są na W60, mamy tam top 1, no a tutaj dwie gildie przynajmniej na ten moment nas wyprzedziły i to dość mocno, tu mamy 283 średni, tu mamy 279, no a my mamy 275, no nie, więc tutaj jednak no nie było już to takie proste.
żeby sobie to top 1 łatwo wbić i będziemy musieli o to zdecydowanie walczyć. To taka ciekawostka, ale fajnie, to akurat dobrze, bo to na pewno napędza fajnie serwer. Pupilków mamy 54, tak to w tym momencie wygląda, jeżeli chodzi o ścisłą topkę. Brakuje nam tego wykijadło, to by było 55. No i w podziemiach zabiję ciągle jednego, tak żeby była jasność. W ogóle tutaj nie zmieniam tych przeciwników w tym momencie, bo mam za słabego Władka, także na spokojnie. No a jak widzimy, no tutaj no sporo jest tych jedenastek, jakieś tam dwunastki, tużne czternastka, ale on to chyba wszystko skipuje jak leci, więc no nie wygląda to też tak źle. Wszystko, dziękuję Wam pięknie oczywiście za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, bo progres był naprawdę miodny, nadgoniliśmy troszkę, dzięki ślicznie, że mam nadzieję oczywiście, że zostawiliście kciuka w górę, że subskrybujecie z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać w komentarzach, jak tam Wasz progres na EU1, jeżeli gracie oczywiście. Wszystko, dzięki raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!